Takie spotkanie nie zdarza się zbyt często, a okazja do tego, aby w tak znakomitym gronie, bo jest z nami prezes Apolonio Steiner, jest z nami były selekcjoner reprezentacji polskich piłkarzy Jerzy Engel. Kiedyś, myślę, że z 20 lat temu, to najbardziej popularni bliźniacy, którzy nie byli braćmi bliźniakami, a ho, 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 to spotkanie pierwszego dnia świąt. Mamy nadzieję, że przez tę najbliższą godzinę będzie i wesoło, i poważnie. Mateusz Ligenza, Andrzej Grabowski, zapraszamy. A z nami już znakomici trenerzy. Apolonio Steiner, teraz prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I proszę bardzo, Mateusz. I były selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej, a więc Jerzy Engel. Dobry wieczór. Serdecznie witam Państwa. To może Panowie na początek obalmy pewną teorię. Czy Wy jesteście jedną osobą, czy jednak nie? Chyba jednak nie. Może dawniej byliśmy ciut bardziej podobni, ale Polo zgubił wąsy. Od tego czasu już łatwo nas rozróżnić. Ale to tak pół żartem, pół serio można zapytać, czy pan, panie selekcjonerze, nie myślał o tym, żeby zgolić właśnie wąsy i wtedy to podobieństwo byłoby nieco bardziej, prawda, znów takie podobne, jak to było 20 lat temu. No tak, czasami myślałem, ale ja rozpocząłem swoją karierę trenerską bardzo wcześnie, jako młody chłopak. I tak się złożyło, że szybko również otrzymałem zespoły seniorskie, bo zaczynałem z młodzieżą, ale szybko dostałem zespoły seniorskie. I żeby sobie tak dodać troszeczkę powagi, zapuściłem wąsy, bo ja byłem jednym z najmłodszych jako trener w zespole, który prowadziłem, byłem jednym z najmłodszych. I właściwie od tamtego czasu już tak zostało. Pan, panie prezesie, można powiedzieć, że kiedyś wąsy były popularne, później stało się tak, że ten zarost jakby odszedł do lamusa, ludzie zaczęli się golić, ale teraz wśród młodzieży, oprócz tego, że jest taka akcja Movember, a więc w listopadzie, kiedy mężczyźni zapuszczają wąsy, no to też można znaleźć takie młode osobniki, które te wąsy mają. A czy jest jakaś historia, kiedy pan postanowił zgolić właśnie swojego wąsa? Historia jest prosta. Namówiła mnie do tego moja partnerka, teraźniejsza żona Izabela i to było proste, nie miałem innego wyjścia. Spróbowałem sobie raz tak na pół zgolić, no jakoś okej, zgoliłem całkowicie. Myślę, a no dobrze, spróbuję dla świętego spokoju, prawda? No ale już tak zostało i okej, też dobrze się z tym czuję. To panowie powiedzmy, co się stało w Sopocie, bo wytłumaczę, bo podobno stało się coś ciekawego. W Sopocie był turniej VIP-ów tenisowy, bo tu jest trener skoków, trener piłki, a więc nie ma jak turniej tenisowy. I byliśmy zaproszeni na ten turniej, braliśmy w nim udział, ale częścią tego turnieju było to, że na Molo w Sopocie zrobiono taką atrakcję dla wczasowiczów, że posadzono nas przy stoliku, rozdano nam duże pakiety zdjęć i podpisywaliśmy dla chętnych. I teraz podchodzili do nas chętni i powiedz Polo dalej, co było. No i rzeczywiście, myśmy siedzieli obok siebie. Ja akurat podpisywałem, miałem pochyloną głowę i na wysokości Jurka podeszła jakaś kobieta, która w kolejce tam czekała na autograf i w pewnym momencie Jurek podniósł głowę, a ona patrzy, no miał być Steiner, a jest Engel, no co jest, nie? Także trudno było nas rozeznać. Podobnie było w hotelu, gdzie mieszkaliśmy. Zjeżdżałem razem z żoną na śniadanie, zjeżdżała też starsza para i to było właśnie w Sopocie. Zjeżdżałem i nagle ten starszy pan odezwał się do mnie, no jak to, zostawił pan Adasia samego? Więc ja przez chwilę tak mi przemknęło, że najprawdopodobniej pomylił mnie, bo o Adasiu żadnym chyba, nie że o myślałem. Matysku. No chyba, że o Matysku, tak, ale to raczej nie. I mówię, no trzeba mu od czasu do czasu dać troszkę wolnego, niech pobędzie beze mnie. Mówi, no tak, tak, cudownie, cudownie skacze. No więc takie rozmowy zdarzały się często. Ale też były takie sytuacje, kiedy ktoś prosił o autografy i też te pomyłki się zdarzały. Panowie podpisywali w imieniu tutaj, panie trenerze, w imieniu pana prezesa i na odwrót? Były takie sytuacje? Były, bardzo często były. Teraz już nie, ale przedtem, przed 20 laty rzeczywiście bardzo często się zdarzało. O, patrz, Steiner. No to podejdźmy szybko. Pach, napisałem Steiner. I wszyscy byli szczęśliwi. To może spytajmy od razu, czy pan trener Engel dostawał na przykład burę za to, że bierze ciągle Mateję i Skupnia na zawody, a że na przykład trener Engel nie wziął Iwana na mundial? Nie, mnie się to nie zdarzało. No chyba, że Polo miał takie zdarzenia, ale ja nie miałem aż tak daleko idących zdarzeń. Też
Ja nie miałem w ogóle wyboru, jeżeli chodzi o Mateję i Skupnia, bo ja miałem do dyspozycji tylko czterech zawodników. Tam jeszcze był Małysz i Kruczek, prawda? I to było wszystko. Także jakbym któregoś wyłączył, a czasami nawet by pasowało, bo żeby wrócić na jakąś mniejszą skocznię, coś poprawić. No ale nie można tego było zrobić, bo był konkurs drużynowy na przykład. A ja miałem tylko tą czwórkę, prawda? A co do tych autografów, raz w Zakopanem siedziałem sobie na stadionie, na ławeczce, samotnie zupełnie. I oglądałem, akurat był jakiś lokalny trening piłkarzy. No i wycieczka przyjechała, takie dzieciaki, gdzieś tam 10-12 lat. No i tak patrzę, zaczynają spoglądać, a ja byłem w dresie. No i w pewnej chwili podchodzi jeden taki najodważniejszy i mówi: panie trenerze, a czy można by autograf? A tam już reszta stała z zeszytami. Ja mówię: okej, ale od kogo chcecie ten autograf? No jak to od kogo? Od trenera Engela, prawda? No to mówię: chodźcie. No i powiedzmy, Jerzy Engel. Ale w ogóle te takie wątki skoków narciarskich, te wątki piłkarskie, one w naszym kraju się tak przewijają, bo to są dwa najbardziej popularne, myślę, sporty takie narodowe w naszym kraju, a więc skoki narciarskie, kiedy jest zima, wszyscy przed telewizorami, radioodbiornikami słuchają, co z tymi naszymi polskimi skoczkami. Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, czy też mecze reprezentacji, to ta piłka nożna wzbudza ogromne emocje, ale też były takie sytuacje, kiedy skoczkowie pojawiali się na boisku piłkarskim i to nie tylko, jeśli chodzi o Adama Małysza, ale też o inne wielkie międzynarodowe gwiazdy. Jak oni sobie radzili wtedy na boisku? No, zawsze nas ubierano w jakieś takie ekstremalne pomysły i jednym z takich pomysłów świętej pamięci Ryszard Adamus, który stworzył RAP, czyli tą reprezentację artystów polskich, wymyślił niesamowitą historię, żeby namówić skoczków, i to wszystkich skoczków, nie jednego, nie tylko naszych Polaków, ale wszystkich skoczków, żeby stworzyli zespół piłkarski i zagrać mecz na stadionie Legii z reprezentacją polskich artystów. I oczywiście, jak jest trudne zadanie, to przyjechał do mnie i mówi: słuchaj, musisz to poprowadzić. No więc ja powiedziałem, że ja nie znam skoczków, nie wiem, jak, czy oni w ogóle grają w piłkę, czy w ogóle wiedzą, co to jest futbol. No i tutaj Apoloniusz odegrał najważniejszą rolę, bo możemy opowiedzieć, jak to było, jak się ten mecz odbył, co się tam działo, żeby stworzyć z tych zawodników rzeczywiście mocny zespół, taki, który mógłby przeciwstawić się RAP-owi, bo RAP ćwiczył regularnie, grali mecze międzypaństwowe, wyjeżdżali za granicę na mecz, a więc oni umieli grać w piłkę. To nie jest tak, że aktorzy i artyści nie potrafią grać, umieli grać w piłkę. Tymczasem co się okazało, że również skoczkowie bardzo często, jako ten sport uzupełniający, mają futbol. Świetnie grali, Niemcy grali znakomicie, Polacy, Adaś grał znakomicie, mówię tutaj o naszym najlepszym skoczku, Małyszu. Świetnie grał Doleżal, obecny nasz szkoleniowiec, jako rozgrywający. A więc było wielu skoczków, którzy potrafili grać w piłkę, ale ich przyjechało 40. No więc zrobić szybko zespół 40 skoczków, mając jeden trening i dwie odprawy, to nie było proste. No, tym bardziej, że no, aktorzy byli dość brutalni, bo zdaje się, że Veli-Matti Lindström tam dość mocno ucierpiał w jednym z tych spotkań. No nie tylko on. Ja prosiłem skoczków, bo jak przypomnimy sobie chociażby Olafa Lubaszenko, to on wyglądał jak czterech skoczków razem wziętych. No więc myśmy prosili ich, żeby uważać, bo to są jednak zupełnie inne sporty. Oni są bardzo, no, niewiele ważyli w sumie ci zawodnicy, więc trzeba było bardzo uważać. Poza tym to byli też zawodnicy, skoczkowie nie wytrzymają 90 minut non-stop, biegając od końca do końca. Oni mogą grać bardzo dobrze 15, może do 20 minut i potem trzeba robić zmianę. Dlatego wymyśliliśmy wspólnie, że skoro ich jest tylu, to będziemy robić coś, czego Księga Guinnessa jeszcze nie znała. A więc będziemy zmieniać całe dziesiątki podczas meczu. Zmiany hokejowe. Takie. Zmiany całej dziesiątki. Schodziła dziesiątka, a wchodziła następna dziesiątka. I udało nam się, ale najpierw trzeba było z tych skoczków zrobić zespół. I tutaj Polo mi mówił, bo jak oni wchodzili, to było też znamienne, jak skoczkowie wchodzili, jak przyjechali z trenerami. Oni byli skupieni tylko na sobie, na swojej reprezentacji. Niemcy oddzielnie, zupełnie oddzielnie Polacy, zupełnie oddzielnie Słowacy, zupełnie... To nie był zespół. Trzeba było z tego zrobić zespół. I tu wspólnie razem stworzyliśmy, że tak powiem, ten zespół w bardzo
krótkim czasie. Okazało się, że nie wszyscy grali, bo na przykład Aman w piłkę nie grywał wcześniej, więc on się pytał, co ma zrobić, jak piłka do niego przyjdzie. Trzeba było odpowiadać niby na proste pytania, ale wytłumaczyć dobrze, co trzeba zrobić. I co ciekawe, ten Aman 5 razy miał piłkę w czasie meczu i 5 razy celnie ją oddał, a więc można powiedzieć, że umiał się skoncentrować w tym ułamku sekundy, który jest potrzebny do tego, żeby dobrze zareagować. Także tu oddaję przede wszystkim na ręce Apoloniusza, że udało nam się to zrobić, bo bez niego nic by się tutaj nie udało i udało się stworzyć zespół i ten zespół zagrał fajnie. I mało tego, myśmy wygrali ten mecz. Wygraliśmy 2-1, ponad 10 tysięcy ludzi na Legii szalało z radości. Potem był wspólny piknik, potem była dyskoteka nocna, potem nie chcieli wyjechać z Polski, bo tak im się tu spodobało. Bo skoczkowie generalnie uwielbiają, podajmy panie prezesie, że skoczkowie uwielbiają Polskę i słynne już są historie o imprezach w Zakopanem, prawda? No tak, oczywiście polską publiczność, ale ja tu jeszcze tylko wrócę do tego pierwszego spotkania ze skoczkami. Ja tylko się ograniczyłem do przedstawienia trenera Engela, że to będzie trener naszej reprezentacji. Natomiast ja miałem trochę respektu do tych wszystkich Ammanów, Hanawaldów i Schmidtów, którzy tam przyjechali, bo dla mnie to jednak byli zawodnicy z naszych konkurencyjnych reprezentacji, znani, uznani, prawda? I tak jak ja nie miałem śmiałości tak do nich jakoś podejść, żeby im coś nagle, żeby kierować tą grupą. Natomiast Jurek tu zaczął od tego. Panowie, ty nie jesteś Hanawalt, ty nie jesteś Aman, a ty nie jesteś Schmidt. Nie? Ja to świetnie pamiętam, mówi. W tej chwili jesteście członkami jednego zespołu. I z nich tak schodziło to powietrze, schodziło, tak się robili tacy miętcy bardziej, tacy skłonni do współpracy. Jak już potem wychodziliśmy, to już faktycznie nie wchodził oddzielnie każdy zespół, tylko wychodziliśmy jedną grupą i takie te lody świetnie się Jurkowi udało od razu przełamać i rzeczywiście z tych grupek zrobić wychodzący jeden już zespół. Prawda? Jak trener Engel, można powiedzieć, zepsuł niemieckie skoki na kilka lat. Nie, 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 bo ja tylko przypomnę, że w tamtym czasie były pewne animozje i to one były odczuwalne pomiędzy niemieckimi skoczkami, a naszymi skoczkami. Kibice też reagowali na to śnieżkami, tam czasami się rzuciło jednego czy w drugiego i to wszystko było odczuwalne. To nie jest tak, że można bardzo łatwo to sobie pomieszać. I trzeba było z nich zrobić jeden zespół, żeby oni uwierzyli w to, że mogą razem cokolwiek zrobić, nie, bo to są indywidualiści, oni myślą tylko o sobie, o dobrym skoku, o koncentracji, o tym jak oni są, a nie myślą tutaj o drugim, trzecim czy czwartym zawodniku, prawda? Także rzeczywiście tak to było, oni mieli numery na koszulkach, ja pytałem jak się nazywasz, oczywiście wiedziałem jak się nazywa, ale nie wszyscy, ale tych najważniejszych. Hanawalt, on mówi Hanawalt, ja mówię jak? Hanawalt, a jaki masz numer? 12, to jesteś numer 12, a ty jak? To mówi Schmidt. Jak Schmidt? To mówi albo wariat, albo... Ale już zaczęło, ty masz numer 7. No to jesteś 7, żaden Schmidt, tam jesteś 7. A ty jak? Małysz. Jak? Małysz. To już wszyscy wiedzą, że facet się nie zna na skokach, trzeba się go słuchać, bo on jest z zupełnie innej dziedziny. Apollo siedział, miał ręce, głowę schowaną w rękach, tylko słuchał, jak ja tych najlepszych tam zaczynam musztrować. Ale rzeczywiście z przyjemnością pracowało się z tymi zawodnikami. Oni stworzyli fantastyczny zespół. Po zwycięstwie w szatni, co się działo, oni tańczyli ten taki taniec piłkarski, kiedyś są splecione ręce na barkach i się w koło tańczy i polewa szampanem, polewa wodą, więc oni to ten zwycięski taniec odtańczyli. Ja tylko dodam, że ponieważ nie mieliśmy bramkarza, to zaprosiłem na bramkę trenera Ojrzyńskiego, żeby było fajnie, bo on kiedyś był bramkarzem, a później został świetnym szkoleniowcem również. Również mieliśmy opiekę lekarską z młodych ludzi, bo to był syn doktora Machowskiego. Również miałem też współpracownika mojego syna, który robił rozgrzewki dla nich i przygotowywał następną grupę do wejścia na boisko. A więc można powiedzieć, że zaopiekowaliśmy się nimi bardzo profesjonalnie od strony sportowej, bo to niby była zabawa, ale dla tych profesjonalistów, tak jak Polo powiedział, dla tych mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, znakomitych skoczków, ludzi, którzy cały czas walczą o najwyższe trofea, trzeba im było pokazać rzeczywiście znakomitą opiekę
całościową, globalną, nie tylko sportową. I oni to załapali, oni to polubili. I nawet był taki moment, że stali się tak dobrym zespołem, że kiedy Hanawalt się rozchorował i nie mógł przyjechać na kolejne spotkanie tutaj, na kolejny mecz w kolejnym roku, to wszyscy zdecydowali, że koszulkę z jego numerem wszyscy podpiszą i przez trenera Steinera, o ile sobie przypominam, trenera skoczków niemieckich przekazali do szpitala tam, gdzie leżał. A więc oni już czuli się zespołem, oni wiedzieli, że są razem. Mało tego, byli tacy, którzy tu znaleźli sobie żony w Polsce. Teraz Kittel chociażby. Bo właśnie Kittel tutaj znalazł sobie żonę w Polsce i do dnia dzisiaj są szczęśliwym małżeństwem. Także myślę, że coś po tamtych spotkaniach miłego i sympatycznego pozostało. Myślę, że też można powiedzieć pół żartem, pół serio, panie Apoloniuszu, że szkoda, że pan się nie zrewanżował i nie zaprosił piłkarzy na skoczni. Na przykład taki Radosław Kałużny i pewnie Piotr Świerczewski, to oni mogliby się odważyć i zjechać z Wielkiej Krokwi, ale to byłoby dopiero coś, gdyby Emanuel Olisadebe musiał skakać na narty. To znaczy, Oli by na pewno tam nie wlazł na samą górę, ale wszyscy pozostali byli bardzo odważni. Ja miałem bardzo odważną ekipę. Nie wiem, czy potrafili jeździć na nartach, ale właśnie Świerczewskiego tutaj pan wymienił, jak również może Tomka Hajtę. Oni są właśnie z takich miejscowości wychowani, że na nartach jeździli bardzo dobrze, więc może i potrafiliby skoczyć. Nie z tych dużych skoczni, ale z jakiejś tam malutkiej, może tak. No, zmontowanie zespołu skoczków z nich trwałoby trochę dłużej. Musieliby zacząć, bo jest to możliwe, natomiast musieliby zacząć od tych skoczni 10-metrowych, potem na 20, na 30 i tak dalej, prawda? Ale ja myślę, że to byłoby bardzo trudne. Kiedyś zaprosiłem Diablo Włodarczyka, bo chciał zobaczyć skocznię w Wiśle Malince 120-metrową, więc pojechaliśmy tam, wyjechaliśmy tam na górę. Po czym mówię na tych skotkach tam na górze, już mówię, a weź usiądź na chwilę i zobacz, co tam skoczek czuje, jak już puszcza się z tej belki, prawda, i jedzie w dół. Więc on tak ostrożnie usiadł, nie? Posiedział chwilę, posiedział i jeszcze bardziej ostrożnie zaczął skoczyć. Ja patrzę, on zszedł na ten stopień tam obok, patrzę, a nogi tak. Także specyfika odwagi, przecież boks wymaga w ogóle sporty walki ogromnej odwagi, przecież trzeba się zmierzyć z przeciwnikiem. Ale co innego jest sport, odwaga alpinisty, co innego odwaga skoczka narciarskiego, co innego boksera, czy jakiejś innej dyscyplinie, rajdowca na przykład. Każdy sport wymaga pewnej specyfiki odwagi, to wtedy to zauważyłem całkiem naocznie. Sport pod choinkę w radiowej jedynce. Przypomnijmy naszymi gośćmi Apoloniusz Steiner i Jerzy Engeli. Panowie, tak się zastanawiam, bo wy w polskim sporcie jesteście przynajmniej od lat 60. Byliście w szczycie na początku tego wieku i zastanawiam się, kiedy wy się właściwie poznaliście? Trochę przed szczytem. Troszkę przed szczytem. Poznaliśmy się między innymi również dzięki wam. Ponieważ taki program zrobiono, kiedy nasi skoczkowie, a przede wszystkim Polo był na, tak jak teraz będzie ten turniej na tej górze Engelberg, skontaktowano się ze mną, rozmawialiśmy bezpośrednio na łączach, wtedy Adam wygrał te zawody, no fantastycznie i tak powoli właściwie zbliżaliśmy się do siebie i zaczęliśmy się poznawać coraz bliżej na różnych, już nie mówię galach sportu czy balach mistrzów sportu, ale również prywatnie i było to zawsze szalenie sympatyczne. Też na początku rozmowy mówiliśmy o tym, że mniej więcej 20 lat jako taki okres, który jest tym takim spoiwem, ale ta data jest nieprzypadkowa, bo w 2001 roku były bardzo ważne sukcesy. Adam Małysz, który zwyciężył w turnieju czterech skoczni. Panie trenerze, jako pierwsza reprezentacja zapewnił sobie z tych europejskich udział na Mistrzostwach Świata po 16 latach przerwy, ale też zostaliście wspólnie trenerami roku w plebiscycie przeglądu sportowego. Trzeba było podzielić się tą nagrodą po pół. Tak, ja mam pół i Pola ma pół. Nie, to są piękne statuetki, które zdobią nasze najróżniejsze trofea i z wielką estymą, z wielką sympatią. Wspominam tamte czasy. Polo nie mógł odebrać tego, bo byłeś na zawodach. Wtedy ja odbierałem
Szalenie sympatyczna była sytuacja, że właśnie dwóm trenerom wręczono właśnie tego typu statuetki. Powspominajmy troszkę, bo to były takie ciekawe czasy. Obaj zostaliście też, co warto podkreślić, trenerami swoich reprezentacji w 1999 roku. Także zacznijmy może od pana prezesa Tainera, bo legenda głosi, że to były dość takie brawurowe te obrady w Karpaczu, na których został pan trenerem reprezentacji Polski. Z tego, co słyszałem, podobno na drugi dzień dopytywał pan, czy na pewno to, co ustaliliście dzień wcześniej, to prawda. Rzeczywiście była taka sytuacja, ale bardziej związana z tym, że akurat 99 rok, czyli zima, był słaby sportowo dla naszych zawodników. I ten trener Mikeska już odszedł i trzeba było zatrudnić nowego trenera, prawda? I zastanawialiśmy się, skąd tu wziąć trenera do takiej, w tym momencie bardzo słabej grupy. I rzeczywiście był taki moment, kiedy było posiedzenie zarządu w Karpaczu i tam z trenerem, byłym trenerem też, ale szefem Komitetu Organizacyjnego Pucharu Świata w Zakopanem, Leszkiem Nadarkiewiczem, który pełnił funkcję wiceprezesa PZDN-u do spraw sportowych. Ja do niego podszedłem i mówię: Leszek, musimy coś, ale to było przy barze rzeczywiście. No więc wypiliśmy sobie po drinku i tak sobie rozmawiamy. Ja mówię: Leszek, trzeba tu zapełnić tą dziurę, ale wydaje mi się, że albo ty, albo ja. Leszek, jesteś tym zainteresowany, bierzesz to? Ale szczerze mówi: nie, ja już jestem tutaj, rodzina, już tutaj organizatorem tego Pucharu Świata. Mówię: nie, ale jeżeli ty byś chciał, to zabaw się w to, prawda? A ja tylko go zapytałem, czy mnie poprze, bo bez tego to szkoda było w ogóle zaczynać rozmów. Leszek mówi: tak, poprecie. No to wtedy dopiero rozpocząłem sobie rozmowy z Piotrem Fijasem, który był asystentem Mikeski, żeby mieć takiego łącznika do współpracy z zawodnikami, czy zaakceptują. I dopiero wtedy zgłosiłem się oficjalnie już do swoją kandydaturę, było ich jeszcze kilka. Były dwie zagraniczne, ale tak drogie, że w ogóle nie były do zaakceptowania. No i ostatecznie zarząd zdecydował się, żeby mi powierzyć tą funkcję. Chociaż moja intencja była taka, żeby to rok jakoś przetrzymać z tą grupą, ale w tym czasie znaleźć potem kogoś w następnym już roku do prowadzenia tej kadry. Ale miałem to wielkie szczęście, że trafiłem na kurs o konferencji w Spale przeznaczonej dla trenerów sportów zimowych, na dwóch ludzi, czyli na Janka Blecharza, psychologa, i na Jurka Żołądzia, fizjologa. No i znowu tam dwie noce spędziliśmy na rozmowach o tym, jakby to wszystko miało wyglądać. Bardzo zbieżny pogląd do tego, co ja zamierzałem robić, miał właśnie profesor Jerzy Żołądź, teraźniejszy profesor. Chociaż jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o sam proces treningowy, był bardziej radykalny w różnego rodzaju zmianach. I próbowałem go namówić. Dwie noce się opierał, ale nad ranem tej drugiej nocy mówi: dobra, to ja się zgodzę, ale interesują mnie tylko zwycięstwa. A on mówi: oczywiście, że tylko zwycięstwa nas interesują. Chociaż moim założeniem było, że mając Małysza, który już wygrywał i kilka razy stał na podium, on to umiał. On się obsunął z tego poziomu, między innymi też nie tylko przez sportowe jakieś aspekty, ale również te osobiste, które wtedy przechodził, żenił się, dziecko i tak dalej. To są takie elementy, które bardzo wpływają. W takiej sytuacji myślałem, że moim założeniem było przywrócić go do czołowej dziesiątki. A jak już tam będzie, to czasem może do szóstki wskoczy. A jak już tam będzie w szóstce, to może czasem do trójki. Jak skoczy gdzieś tam do trójki czasem, to może czasem wygra, bo przecież już wygrywał. Łatwiej jest przywrócić poziom, jeżeli ktoś coś umiał, niż nauczyć czegoś od początku. Można uczyć dziesiątki dziecków, ale jak się nie trafi na odpowiedni talent, do odpowiednio utalentowanego sportowca, to osiągnie się pewien poziom, ale gdzieś tam się zatrzymuje, prawda? U Małysza trzeba było przywrócić. Taka była intencja, więc jak profesor Żołądź powiedział: tylko zwycięstwa, oczywiście, że tylko zwycięstwa. Jeszcze o trenera Engela właśnie spytamy, bo też ten wspomniany 99 rok i tam takie dość kluczowe hasło to było, zdaje się, sauna, prawda? I też jeszcze dodajmy, że ta opowieść pana Apoloniusza trochę tak przypomina takie kulisy walnego zgromadzenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie trzeba przekonywać baronów i pan, panie trenerze, musiał też przekonać trochę osób, żeby to pan, a nie chociażby Franciszek Smuda, podobno który spakowany. Był też właśnie spakowany, czy w gotowości, czy miał już korki i gwizdek w torbie. Nie, wręcz odwrotnie, mnie tu w ogóle nie było.
ponieważ moja rodzina była na Cyprze i moja żona była na Cyprze, moja córka była na Cyprze, ja właśnie przebywałem na Cyprze. Ja tutaj nie brałem udziału w tym dobiegu, chociaż widziałem, że moje nazwisko przewija się w trójce kandydatów. To był, przypomnę, Heniu Kasperczak. To był właśnie wymieniony tutaj przez was Franciszek Smuda i ja. I największe szanse dawano Franciszkowi Smudzie. Dlatego ja spokojnie wyjechałem na Cypr, do rodziny i tam, będąc na miejscu, zadzwonił telefon. Nagle zadzwonił Michał Listkiewicz, ale wcześniej byłem po rozmowie ze Zbigniewem Bońkiem w Warszawie, gdzie spotkaliśmy się i mówiliśmy o tym. Dyskutowaliśmy właściwie, czy można z tej grupy chłopców, tych piłkarzy naszych, zrobić reprezentację, która mogłaby awansować na taką imprezę jak Mistrzostwa Świata. I ja taką szansę widziałem, ale potem po tej rozmowie nic się już nie odbywało, więc pomyślałem sobie, że już kandydat jest, wyjechałem za granicę. I będąc za granicą, właśnie dostałem telefon, czy mógłbym następnego dnia zjawić się w Polskim Związku Piłki Nożnej. Ja mówię, jeśli jest samolot, to się zjawię, ale po co? No bo zostałeś właśnie wybrany na selekcjonera Polskiej Narodowej Reprezentacji. I to był niesamowity szok dla mnie, wielka radość, bo oczywiście każdy z nas, trenerów, rozpoczynając karierę trenerską, marzy o tym, że może kiedyś będzie miał szansę poprowadzić reprezentację własnego kraju, co jest największym splendorem, największym marzeniem każdego z nas. I wróciłem do rodziny, bo siedziałem nad morzem. Mówię, słuchajcie, jest taka sytuacja, że muszę lecieć do Polski jutro, bo właśnie usłyszałem, że zostałem nominowany na stanowisko selekcjonera, no więc olbrzymia radość. Poszliśmy na fajną kolację cypryjską, a następnego dnia raniutko już byłem w Polsce i w Polskim Związku Piłki Nożnej czekali na mnie członkowie zarządu. Stamtąd tam dostałem nominację, stamtąd na konferencję prasową bezpośrednio pojechaliśmy. Taki był pokój jak ten, pełniuteńki, jeśli chodzi o dziennikarzy, i właśnie tam ogłoszono to, że zostałem selekcjonerem Narodowej Reprezentacji i od tego się wszystko zaczęło. Ja też tak myślę sobie, bo mówimy lata 90., końcówka lat 90. i później te wielkie sukcesy. I zarówno pan, jak i pan, panie prezesie, mieli swojego asa w rękawie. Adam Małysz, Emanuel Olisadebe. Bez tych ludzi, bez tych dwóch postaci pewnie nie byłoby ani sukcesu reprezentacji i awansu na Mistrzostwa Świata do Korei i Japonii, ani też tego początku, raz że Małyszołani, ale też pięknej ery polskich skoków narciarskich. Można tak powiedzieć? No, ja tutaj mogę dorzucić jeszcze parę asów. Asem był oczywiście Adam Małysz, ale wtedy nie wiadomo było, co się uda zrobić, na jaki poziom się go uda wyciągnąć. Ale ja miałem jeszcze naprawdę sporo szczęścia, że trafiłem na profesora Żołądzia, doktora Blecharza, teraz też profesora, prawda, i Piotra Fijasa. To był zalążek zespołów w skokach narciarskich, takich zespołów nie było nigdzie na świecie, ale też trafiłem od razu na ludzi osobowościowo fajnie dopasowanych do tego, co potem się działo. Prawda? Tego nie wiedzieliśmy na początku, tego nikt nie był w stanie przewidzieć, ale to wszystko nam się udało. I teraz ten zespół trafił na takiego zawodnika jak Małysz, a Małysz trafił na taki zespół, prawda? Bo ja tylko tak to mogę powiedzieć, to nie była praca indywidualna. Trener Mikeska był sam, miał też Małysza, przyszły sukcesy, ale on był sam. Mało tego, jak wracali chłopcy do kraju, to on wysiadał tam w Czechach, zostawał w Czechach i zawodnicy wjeżdżali sami do kraju. I te sukcesy Małysza, które od razu spowodowały eksplozję zainteresowania, zostawiły go samego, prawda? Tam i on nie wiedział, jak on się ma zachować, co on ma z tym wszystkim zrobić. To wszystko, te jego doświadczenia przydały nam się później, ale później już miał zespół, który go ochronił, osłonił przed tą popularnością i przed skutkami sukcesu, bo skutki sukcesu sportowego mogą być miażdżące dla zawodnika, jeżeli sobie z nim nie poradzi. Tak, ja miałem też wielkie szczęście, że zgodzili się współpracować ze mną znakomici ludzie. Władysław Żmuda, który miał niesamowite doświadczenie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, bo on 4 razy uczestniczył w finałach Mistrzostw Świata. Józef Mynarczyk, no, bramkarz z największą historią bramkarską w Polsce.
doktor Stanisław Machowski, a więc fantastyczny ortopeda, bo on wtedy pracował w Legii, ale zgodził się również być w narodowej reprezentacji. Tomasz Koter, świetny, jeśli chodzi o organizację, człowiek, który zabezpieczał nam wszystkie sprawy organizacyjne. Edward Kleidins, który dbał, no, mógłbym tak wymieniać i wymieniać wszystkich ludzi, z którymi współpracowałem, Wiesław Ignasiewicz, a więc była to bardzo mocna ekipa. Tak jak tutaj Polo powiedział, że im mocniej wesprzesz się na ludziach, z którymi możesz współpracować, tym dalej zobaczysz, tym większe horyzonty możesz osiągać. Także ja się bardzo cieszę, że miałem możliwość współpracować z takimi ludźmi i wspólnie stworzyliśmy zespół, który przygotował narodową reprezentację do tego, ażeby wywalczyć te finały Mistrzostw Europy. Ja bym nie spłycał tutaj sytuacji tylko do Oli Sadebe. Oli Sadebe był jednym ogniwem, który nam był potrzebny, które nam było potrzebne, bo takiego gracza nie mieliśmy w Polsce z taką szybkością, z taką łatwością uwalniania się i zdobywania bramek w tamtym czasie. I rzeczywiście on wypełnił, że tak powiem, to ostatnie ogniwo. Ale sukces tej reprezentacji polegał na tym, że udało się nam stworzyć zespół zawodników, którzy chcieli się poświęcić dla drużyny, których udało się przekonać, że ich wspaniałe charaktery i umiejętność gry w piłkę nożną trzeba zamienić na to, że oni reprezentują Polskę i żeby poczuli się, że tym największym selekcjonerskim atutem jest patriotyzm. Bo to czasem tak jest, że zawodnicy przyjeżdżają i grają u nas jak w teatrze, że przyjeżdżają, robią fajny show, wyjeżdżają, czy przegrają, czy wygrają i okej, nie. Nie o to chodziło. I ten zespół był taki właśnie. Tutaj był wymieniony Kałużny, bo tak łatwo jest wymienić Kałużnego, Świerczewskiego jako walczaków. Ale a co z Kłosem? A co z Hajto? I tak mógłbym wymieniać, a co z braćmi Żewłaków? A to wszystko byli bardzo mocni ludzie, bardzo mocne charaktery, bardzo twarde charaktery. I ja szukałem właśnie tych twardzieli, którzy nie pękną w trudnych chwilach, bo tych trudnych chwil było bardzo wiele w tych eliminacjach. Ale myśmy od pierwszego meczu, tego zwycięskiego na Ukrainie, do ostatniego nie oddali prowadzenia w grupie, co tylko świadczy o tym, jak mocni psychicznie byliśmy od początku do końca. Spytam, bo obaj panowie jesteście znani z dużego optymizmu, natomiast trener Tainer miał w swoim sztabie człowieka, który odpowiadał za pesymizm, czyli Piotra Fiasa. I najpierw pytanie o pesymizm Piotra Fiasa, a potem do trenera Engela, czy miał podobnego pesymistę w swoim sztabie? Raczej sceptycyzm, tak bym powiedział. Bo może nie, Piotr generalnie jest bardzo optymistyczny, jak mu dokuczyła kolana zawsze, to on zawsze się uśmiechał i mówił, znowu mnie bolą kolana, on to tak pogodnie mówił, no, a przecież go bolały, prawda, no taki był Piotrek. Ale rzeczywiście był taki moment, albo inaczej, Piotrek zawsze wytykał jakieś błędy. Niby super, ale mówi, ale poczekaj, jeszcze to, prawda. I był taki moment, jak wracaliśmy z San Moritz wtedy, jak z ostatniego zgrupowania przed turniejem czterech skoczni, który Adam potem wygrał. Adam tak świetnie skakał tam w tym San Moritz, że jak wracaliśmy, to tak koło Salzburga Piotrek prowadził samochód, ja siedziałem obok i mówię, Piotrek, wiesz co, tak mi się wydaje, że mamy zawodnika, który wygra turniej czterech skoczni. A to było gdzieś około 22 grudnia, jak wracaliśmy na święta. No a Piotrek skręcił głowę, bo on tak charakterystycznie to robi. Nie odpowiedział od razu, tylko tak z pół minuty coś tam przemyśliwał i w końcu mówi, wiesz co, ale nie martw się, mówi, jeszcze są święta, jeszcze się wszystko spieprzy. Nie? Ale autentycznie, no troszkę przyznałem rację, bo jak dzwonił akurat w trakcie drogi redaktor Serafin z Przeglądu Sportowego i mówię, że powiedziałem mu to samo, że mamy chyba zawodnika, który wygra turniej czterech skoczni, to on mówi, no nie pieprz, mów jak jest, mówi, nie? No ale już nie mówiłem potem nikomu, że taka możliwość w ogóle istnieje, że Małysz na tym zgrupowaniu osiągnął tak niebotyczny poziom, bo on chodził wtedy na 90-metrowej skoczni, 4 rozbiegi niżej i przeskakiwał skocznie. I odskakiwał wszystkich o 10-12 metrów, mimo że chodził 4 rozbiegi niżej, a tam byli wszyscy, od Goldbergera po Kasaj i innych, prawda? Więc wszyscy przecierali oczy, naprawdę. Oni już wiedzieli, a myśmy dopiero się przebijali mentalnie z tą świadomością, że faktycznie jest tak dobry, że w tym momencie jest nie do pokonania.
No i ten turniej wygrał, chociaż też to były na tym turnieju pewne przygody. No w moim przypadku było troszkę inaczej, bo ja miałem grupę piłkarzy, którzy już przeszli wielu trenerów. To nie była młoda ekipa, to nie była nowa ekipa, która z nowym trenerem cokolwiek miała osiągnąć. To byli piłkarze bardzo doświadczeni, którzy starali się już bardzo długo, tak jak powiedzieliście, tutaj 16 lat awansować do dużej imprezy, a więc to jest jedna generacja piłkarzy, bo jeśli to jest 16 lat prób, to oni już mieli załóżmy po 20 lat plus 16, gdzie nie awansowali, no więc można powiedzieć, że to jest jedna wielka generacja piłkarzy. Ja musiałem jeździć, sam jeździłem do zawodników, większość z nich grała za granicą i tam siadaliśmy sobie spokojnie przy stoliku i omawialiśmy to, jak będą wyglądały eliminacje, gdzie widzę największe szanse na to, żeby awansować i że na pewno awansujemy, jeśli zrobimy to. I oni potem dzwonili do siebie, bo teraz jak czytam ich książki, bo większość pisze przecież teraz książki, to tam wychodzą te wszystkie historie. Mówią, słuchaj, przyjechał ten trener, ale on chyba szalony. On mówi, że my znowu awansujemy i tak dalej, bo tam powyliczał te wszystkie punkty. Co o tym myślisz? I oni tak powoli zaczynali patrzeć na mnie, bo z trenerami to jest tak, że wszystko, co dokonałeś dotychczas i obejmujesz teraz, czy w przypadku Apoloniusza, czy w moim przypadku obejmujesz nowy zespół, to wszystko, co się liczyło dotychczas, jest ważne, jak podpisujesz kontrakt, bo się robi pewną wolutkę, dobry trener, bo zrobił to, zrobił tamto, ale w momencie, kiedy wchodzisz do szatni i kiedy stajesz przed zespołem, to wszystko zaczyna się od początku. To albo zaskarbisz sobie serce i uwagę zawodników, a przede wszystkim autorytet i wielki szacunek w zespole, albo nie. I teraz to wszystko zaczyna się od nowa. Albo to pójdzie do góry, albo nie. W przypadku Adama poszło fantastycznie i w przypadku Apoloniusza zdobywał wszystko, co było do zdobycia. A w przypadku naszym to była ciężka, codzienna praca selekcyjno twórcza, bo to 8 miesięcy myśmy meczu nie wygrali przecież. Te przygotowania szły cały czas, bo wszystko trzeba było pozmieniać. O ile Polo może nie musiał tyle zmieniać, jeśli chodzi o pracę skoczków, to ja musiałem pozmieniać bardzo wiele. Od ustawienia, od systemu gry, od współpracy formacji, od ułożenia formacji. A więc bardzo wiele trzeba było wszystkiego pozmieniać. I to wszystko wymagało czasu. I ten czas myśmy sobie tłumaczyli, w jaki sposób zrobimy to, że na początek września ten zespół będzie gotowy. I on był gotowy. I dopiero w Kijowie pokazało się, że ten zespół rzeczywiście zrobił to, co do niego należało. I od tego momentu właściwie nie oddaliśmy już prowadzenia. Skoro o czasie mowa, to też możemy powiedzieć, że na początku XXI wieku mało było osób, które by nie kojarzyły zarówno pana, jak i pana, panie prezesie. Może to nie było tak, że panowie wychodziliście z lodówek, ale ta popularność wtedy wystrzeliła w górę. Ona była trochę męcząca, czy bardziej schlebiała. Może mają panowie jakieś takie historie, gdzie były różnego rodzaju kuriozalne propozycje reklamowe. Jak radziliście sobie też z tą popularnością, z tym zabieganiem też o to, wywiady, autografy, zdjęcia? Może to aż tak nie minęło, ale ten szczyt był właśnie wtedy. No, jeśli chodzi o mnie, to myśmy się uczyli wszystkiego. To było nowe zupełnie dla wszystkich, że nie aktorzy, nie artyści, ale właśnie nagle piłkarze stają się osobami bardzo atrakcyjnymi dla najróżniejszych firm, żeby właśnie oferować im najróżniejsze reklamy. Mało tego, Polski Związek Piłki Nożnej w ogóle nie był na to przygotowany również, jak również nie byli przygotowani, bo ja nie miałem w żadnym kontrakcie, ani nawet w żadnej umowie tego, że można korzystać z mojego wizerunku. I nagle w całej Polsce pewnego dnia ukazały się olbrzymie banery z moją twarzą. Ja wracałem z żoną z zagranicy, patrzymy, a tu co chwila wielki baner z moją twarzą. Ja mówię, co to jest? Przecież ja nikomu nie udzielałem żadnej... Proszę, nie, to nie ukryta kamera, tylko olbrzymie takie, wiesz, moja twarz wielkości billboardy fotela, billboardy olbrzymie. Jak z głosowaniem, prawda, no do No właśnie, zajmu. Dzwonię do Polskiego Związku Piłki Nożnej, mówię, słuchajcie, co to za reklamy tu jakieś są? Przecież to ja nikomu nie dałem żadnej możliwości, żeby to robić. No i wtedy zobaczyli rzeczywiście, że Polski Związek Piłki Nożnej nie ma żadnych praw ani do zawodników indywidualnie, ani do trenera i musiałem wziąć mojego serdecznego kolegę Krzysztofa Maternę, który
znakomicie się znał właśnie na tego typu historiach. Miał swoją firmę, która mnie reprezentowała i spośród 11 najróżniejszych ofert wybrałem tylko właściwie jedną, z którą podpisaliśmy umowę i tę jedną firmę reklamowałem. Przypomnę, że był to taki krótki klip, a po meczu. A po meczu i ta firma właśnie to był, można było zjeść cokolwiek dobrego. I na tym to stanęło. Sam nie chciałbym tego robić. Zresztą piłkarze też się uczyli. To właśnie te wszystkie problemy, w większości organizacyjne wzięły się stąd, że oni nie byli też przygotowani na tak duży atak różnych firm zewnętrznych na to, ażeby reklamowali te firmy. Mało tego, przyjeżdżali z UEFA przedstawiciele mówiące o tym, że piłkarze mogą lub nie mogą reklamować, co do związku należy, jeśli chodzi o zespół i wszyscy razem, to związek może to sprzedać, a pojedynczo to już nie, wizerunki zawodników i z tego brały się duże problemy. Ale były to początki, dlatego trzeba było to przejść, trzeba było to przeżyć, żeby teraz już kolejne pokolenia nie miały takich problemów, z jakimi myśmy się borykali na początku. Panie prezesie, doświadczenia? No, przede wszystkim to był czas przełomów społeczno-kulturalno-politycznych, prawda, w Polsce. To były ogromne zmiany, więc też było troszkę chaosu. Jeżeli chodzi o te przepisy, to ich właściwie nie było. Nie było ludzi, którzy się na tym znają, choćby pobieżnie. Co to jest wizerunek, to się dopiero tam pojawiały takie hasła, prawda, także wizerunek sportowca, czy trenera, czy w ogóle osoby, prawda. Więc to, natomiast jedno było pewne, że było ogromne zapotrzebowanie na sukces. O ile w piłce ten sukces, który Jurek osiągnął, kwalifikując się do Mistrzostw Świata, ale te mecze wszystkie, przecież to trwało, prawda, to budowało atmosferę, to jest dość zrozumiałe, bo piłka nożna cieszyła się i cieszy największym zainteresowaniem, nie ma o czym mówić. O tyle w okresie zimowym, jak Małysz zaczął skakać, to zostało spotęgowane tymi sukcesami Małysza, prawda, to strasznie dużo dawało ludziom radości. Nie tylko w Polsce, myśmy się spotykali, ale ja często też z Polakami, którzy wtedy wyjeżdżali na Saksy, prawda, do Niemiec, do Austrii, tam pracowali na czarno, byli ganiani przez policję i tak dalej. Wtedy mieliśmy poczucie, wszyscy przyjeżdżając za granicę, takie poczucie, no powiedzmy, mniejszej wartości. Tak było, jeżeli w Polsce zarabiało się około 20 dolarów i to było całkiem dobre wynagrodzenie średnie w przeliczeniu na dolary, to wyjeżdżając za granicę już człowieka nie było stać na kawę, która kosztowała dolara, czy na herbatę, czy na jakąś wodę mineralną, o czym tu potem jeszcze mówić, więc diety jakieś jak dostawaliśmy, to wszystko się przywoziło do kraju, ale człowiek się nigdzie nie wychylał, no bo go na to po prostu nie było stać i to poczucie było. A ludzie przychodzili do nas, płakali po sukcesach Małysza. Kurczę, jak my jutro wrócimy do pracy, w niedzielę wygrał, w poniedziałek zapytamy niemieckiego czy austriackiego szefa, czy nie wie przypadkiem, kto wygrał skoki tam, powiedzmy, tu, w Innsbrucku, czy tam gdzieś w Bischofshofen, czy gdzie indziej. Jaką to ludziom tam za granicą dawało wiarę, czy takie poczucie wartości, które wzrastało. Nasz Polak, taki mały Wołodyjowski, bo wpada między tych ciężkozbrojnych, prawda, którzy już się tam osadzili na tych miejscach czołowych, niektórzy mają wszystko od transportu po sprzęt, i brak jakichś problemów finansowych, jeżeli chodzi o organizację zgrupowań i wchodzi taki mały czas, oni spadają. Nie, jak to ludzi cieszyło, ale to strasznie podnosiło generalnie humor i dawało ludziom nadzieję na lepsze jutro, prawda. Także sukcesy sportowe niosą za sobą wiele takich rzeczy, które mają charakter bardziej socjologiczny. I bardzo wzmacniają ducha narodu, jeżeli te sukcesy są wielkie, prawda? Więc, a tu akurat było tak, że i piłka wyskoczyła na sukcesy i Małysz. Także to miało swoje znaczenie w tym okresie. Tak, myśmy kończyli w październiku, a ty zaczynałeś zaraz po nas, a więc ten serial sportowy, który trwał przez cały rok, bo my gościmy w domach wszystkich ludzi w Polsce, prawda, przez te seriale telewizyjne, trwał nadal i kończył się jeden, zaczynał się następny. Dlatego było to fantastyczne wtedy, bo skoki cieszyły się niesamowicie dla popularności skoków. To, co ty zrobiłeś z Adamem, to rzeczywiście była fantastyczna sprawa i wszyscy tym żyliśmy, wszyscy byliśmy w tym zakochani.
Ja tylko dopowiem, bo jak w 2001 roku w grudniu, jak Adam wygrał konkurs skoku w Engelbergu, ja schodziłem z łużbuli ze skoku w dół, żeby zawsze tak schodziłem, żeby mieć trochę czasu na oswojenie się, jakieś tam przemyślenie dalszych kroków. I dzwoni nagle telefon, odbieram i tu właśnie z Polskiego Radia ktoś połączył i nagle się odzywa Jerzy Engel. Ja mówię, Jezus Maria Engel. Dla mnie trener Engel to przecież był trener narodowej reprezentacji piłki nożnej. Ja mówię, Jezus Maria, on będzie ze mną rozmawiał, co ja mu powiem przecież. No. I chwilę wtedy rozmawialiśmy. Tak, rozmawialiśmy na łączach, cała Polska nas słyszała. Jak składaliśmy sobie gratulacje i zresztą dlatego powiedziałem, że między innymi dzięki wam i dzięki temu radiu udało się połączyć wtedy nas na łączach i to była szalenie miła rozmowa. Sport pod choinką w radiowej jedynce. Przypomnijmy, Apoloniusz Tajner i Jerzy Engel. I panowie, tak się zastanawiam, bo trener Tajner w 2000 roku miał takie szalone przygody z Adamem Małyszem, jak w dobę rozciągnęliście go o prawie 2 centymetry. I tak myślę, czy trener Engel miał, może nie aż tak szalone, ale gdzieś podobne wspomnienia związane, nie wiem, czy z piłkarzami, czy generalnie ze swoją, nawet niekoniecznie tylko z reprezentacją, ale z całą swoją bogatą trenerską karierą. Przez te wszystkie lata rzeczywiście różnych przypadków było bardzo wiele, ale również z reprezentacją, bo zanim ta reprezentacja przecież zaczęła odnosić sukcesy, to wydawało się, że to będzie bardzo trudne i że niewiele z tego się uzyska, bo ten zespół uczył się zupełnie nowych rzeczy i nowego sposobu poruszania się na boisku, a więc to nas kosztowało. Podobnie jak z Oli Sadebe, to też on nie był przygotowywany do tego, żeby grać w reprezentacji narodowej. On składał dokumenty po to, żeby być Polakiem, bo było bardzo ciężko. Jemu wtedy grał w Polonii Warszawa. Kiedy Polonia wyjeżdżała na jakieś zgrupowania zagraniczne, to z nim był kłopot, bo on miał nigeryjski paszport, a więc załatwić te wszystkie wizy, cuda i tak dalej, to były straszne przeboje. Dlatego on złożył dokumenty dużo wcześniej. I zupełnie niezależnie, że tak powiem, od tego, bo ja też nie wiedziałem, że będę selekcjonerem narodowej reprezentacji, staraliśmy się, żeby on otrzymał polskie obywatelstwo. I tak się złożyło, że w tamtym czasie Aleksander Kwaśniewski był prezydentem Polski, obiecał nam, że już w czerwcu może się uda temu zawodnikowi pomóc, żeby uzyskał troszkę wcześniej to polskie obywatelstwo. Nie udało się na mecz z Holandią towarzyski, ale już na mecz z Rumunią się udało. I wtedy po raz pierwszy on zagrał w polskiej reprezentacji. Różnie to na początku przyjmowano i dlatego prezydent też się wahał, bo tak patrzył na te sondaże. Było to już absolutnie coś nie nowego, jeśli chodzi o naszą reprezentację, bo wszystkie inne reprezentacje już dawno sobie z tym problemem poradziły. Natomiast u nas to było zupełnie coś nowego i te obawy zawsze były, ale od razu w pierwszym meczu zdobył bramkę, zdobył sobie zaufanie kolegów, poza tym był to chłopak, któremu warto było pomóc, bo to był naprawdę i w grupie, i indywidualnie bardzo pozytywna jednostka. I dlatego wszyscy go lubili. On nigdy nie wychodził przed szereg, on nigdy nie chwalił się niczym. On zawsze był takim bardzo cichym, spokojnym zawodnikiem, który wiedział, co do niego należy i w tych trudnych momentach zawsze zespołowi pomagał. Dlatego zaskarbił sobie również szacunek kolegów. A ma pan z nim może jakiś kontakt? Wiadomo, co u niego? Bo już dawno nie było nic słychać a propos. Wiadomo, co u niego, bo on jest w Nigerii, tam rozwija swoje biznesy. Myślę, że on w tej chwili w biznesie raczej mieszkaniowym jest. On wynajmuje mieszkania, buduje i tak dalej. Był taki moment, że chciał zostać w Polsce, nawet chciał robić dyplom trenerski, ale to krótko trwało. Później jednak zdecydował się wrócić do siebie i wrócił do kraju. No, rozwiódł się z tą Polką, z którą wcześniej byli małżeństwem i on już tam został na stałe, a ona jest tutaj w Polsce. Panowie, zastanawiam się, bo jeszcze do trenera Engela, bo była podobno kiedyś taka słynna odprawa, tylko pytanie, na ile to jest prawda, że przed meczem z Francją, że tam ten słynny piłkarz to przeszłość, ten tam ma z tym problem. Na ile to jest prawda, to po pierwsze, i czy to były pana słowa, czy pana asystenta? I zastanawiam się, czy trener Tajner miał też takie odprawy, na których bardzo tak usilnie próbował zmotywować swoich skoczków. Widzi pan, przygotowanie mentalne zespołu do walki z przeciwnikiem
To jest cały złożony proces. To nie jest tylko tak, że trener nagle wejdzie do szatni, stanie przed zespołem i nagle zrobi odprawę i ta odprawa wszystko zmieni i ten zespół gra inaczej. Nie, każdą odprawę przygotowuje się bardzo długo. Ja również przed meczem z Francją też długo się do tej odprawy przygotowywałem. Tym bardziej, że po raz pierwszy w tym meczu miałem taki zespół, jaki chciałem, żeby przyjechał. Bo jak pamiętamy w meczu z Hiszpanią, ten pierwszy, który odziedziczyłem po swoim poprzedniku w styczniu, dla mnie on się nie powinien odbyć, ale odbył się, bo musieliśmy ten mecz zagrać i mogłem skorzystać tylko z selekcji krajowej. W związku z tym tam przyjechali już zawodnicy z całej Europy i mogłem spokojnie przygotować zespół do tego meczu, więc też się dokładnie do tego przygotowywałem. Oczywiście, kiedy się wychodzi przeciwko mistrzom świata, mistrzom Europy, to na ich boisku, kiedy jest komplet widzów. A my w tamtym czasie byliśmy zespołem, który przez 16 lat starał się gdziekolwiek awansować i się nie udawało. No więc zdajemy sobie z tego sprawę, że jednak zawodników trzeba mentalnie do takiego występu przygotować. I tak, tak było, to była prawda w szatni. Zidane to przeszłość? Proszę? Zidane to przeszłość? Tak, Zidane to przeszłość i to już byli też bardzo doświadczeni starsi gracze. I co ciekawe, czego nie podejmuje nikt i nie powtarza nikt, bo może mało osób to pamięta, że powiedziałem też zawodnikom, że problemy zaczniemy mieć większe, kiedy będą zmiany przy końcu, pod koniec meczu, bo oni będą wpuszczać coraz lepszych, świeżych graczy, a my tego niestety nie będziemy mogli zrobić, bo też będziemy zmieniać graczy, ale to nie są tak jeszcze tej klasy piłkarze, co Francuzi. No i tak było, że pod koniec nas troszkę przycisnęli. Bramka zresztą przypadkowa Zidana rzutu wolnego. Ale był to dobry mecz i zespół był dobrze przygotowany do tego meczu. Ja się bardzo cieszyłem z tego meczu, bo ten potencjał, który tam zobaczyłem, jeśli chodzi o naszą reprezentację, pokazał, że z tym zespołem będzie można naprawdę sięgać po awans. I to myślę, że pokazał ten mecz, że graliśmy jak równy z równym. Pamiętam taką rozmowę ze świętej pamięci Kazimierzem Górskim po tym meczu, bo myśmy się spotykali po meczach, ja lubiłem pojechać do niego do domku, przywiozłem mu francuski koniak, pan Kazimierz nalał w kieliszki, małżonka zrobiła nam gorącą herbatkę. No i tak rozmawiamy, czekam, żeby coś o tym meczu powiedział wreszcie. I po pierwszym łyczku koniaczku pan Kazimierz mówi: wiesz co, Jurek, panie kolego, podobało mi się. Ten mecz mi się podobał. No i znowuż tam wypił następny łyczek, popił herbatą, ale puka mnie w kolano, tylko wiesz ty co, ty znajdź kogoś, kto w tę bramkę trafi. I to już było wiadomo, co ma na myśli. Wiele nie musiał opowiadać, ale było wiadomo, że poszukujemy napastników, bo jeśli chodzi o grę obronną, grę w środku pola, to wszystko jako tego wyglądało, już te początki były, ale brakowało nam strzelców. I stąd między innymi w tych poszukiwaniach znalazł się Olisa Debe, który potem nam bardzo pomógł w eliminacji. Panie prezesie, trzeba było mówić do kogoś, że Andreas Goldberger to już przeszłość? Nie, tą mentalną stroną to od samego początku, jak zacząłem pracę z tą grupą, to pełnił jednak Janek Blecharz, psycholog. Ale znowu świetnie się układała między nami współpraca. On, nie zdradzając tam powiedzmy szczegółów swoich rozmów z zawodnikami, jednak był w stałym kontakcie ze mną. Ja prosiłem go o jakieś uwagi, prawda? On to robił bardzo delikatny, taki naprawdę profesjonalny sposób i byliśmy, cały czas pracowaliśmy wspólnie też nad zawodnikami, bo ta strona jest no, niesamowicie ważna. Do tego jeszcze Janek Blecharz, psycholog, pełnił rolę fizjoterapeuty. On był wykształcony fizjoterapeutą, więc on z naszymi zawodnikami odbywał te masaże. A to jest jeszcze taka chwila u sportowca, że jak idzie na masaż, to dobrze jest, żeby fizjoterapeuta był osobą, która jest lubiana przez zawodników, bo to jest jeszcze kolejny członek zespołu, prawda, który ma pewien wpływ na to, co się dzieje podczas masażu. A na masażu zawodnik jest rozluźniony, pogawędki się zaczynają, prawda? Dobrze, żeby to były miłe pogawędki, żeby to była osoba, która jeszcze wzmacnia ten zespół, która nie sypie tam czasem. A może by tak było lepiej, a może tak, a może to, a może tamto. Nasza siła jako zespołu polegała na tym, że jak wypracowywaliśmy jakąś decyzję, to jej nikt nie podważał. Po prostu ją wspólnie bardzo trzymaliśmy i przedstawialiśmy zawodnikom w taki sposób, że oni w pewnym momencie już poczuli
coś takiego, że są najlepiej, najlepszy mają rozpracowany trening, najlepszą organizację, prawda, że po prostu są prowadzeni najlepiej, jak może być prowadzeni na świecie. O. Bo nie było żadnego elementu, który by im zaburzał takie myślenie. Oni nam uwierzyli. Jak nam uwierzyli, to zostało bardzo wspomożone samozaangażowanie, bo zawodnik dopiero jak uwierzy, jak nabierze zaufania, to zaczyna się angażować od siebie. To są siły niewidzialne, ale które mają bardzo wielką siłę właśnie na poziomie rywalizacji mistrzostwa sportowego, gdzie coraz mniejsze detale odgrywają jakąś rolę. Także tutaj tą rolę pełnił dr Blecharz i kapitalnie nam się, że tak powiem, współpracował. Sam nie musiałem wymyślać takich różnych podchodów. Poza tym to jest jednak inny charakter pracy z małą grupą zawodników uprawiających sport indywidualny, a z dużą grupą zawodników różnorodnych, prawda, i jeszcze wiekowo też różnych, żeby zrobić z nich dobry zespół. Także to są pewne różnice, chociaż pełne zaufanie zespołu prowadzącego, żeby uzyskać od zawodników, to jest podstawa tutaj. Tak, ale ja to potwierdzam, bo są różnice, ale są podobieństwa. Jeśli chodzi o fizjoterapeutów, to muszą być to ludzie na wskroś pozytywni. Nie tylko znakomicie profesjonalni, ale pozytywni. Bo tamta rozmowa, kiedy on dotyka mięśni, jest szalenie ważna. Piłkarz słucha, czy sportowiec w ogóle słucha każdego głosu, który powie albo coś dobrego, albo coś, co może zaważyć na tym, że zacznie się zastanawiać. Nie, mięśnie super, teraz masz przygotowane, widać, że jesteś w wielkiej formie. Znakomicie, opatrz, tu miałeś przedtem taki guzek, już go nie ma, czyli że się pięknie wchłonęło, możesz to robić. Do tego dochodzą badania krwi. Myśmy mieli dwóch takich, Krzysztof Leszczyński i Artur Frączyk. Oni znakomicie sobie zaskarbili zaufanie piłkarzy i świetnie to przygotowywali również, ale mieliśmy też znakomitą panią właśnie od badań krwi, pani Ewę Rudnicką. Piłkarze nauczyli się sami odczytywać swoje badania, bo to było bardzo ważne, że nie ktoś im tam opowiada, że jesteś, że masz fantastyczną hemoglobinę, że cudownie, że teraz to już te badania są fantastyczne, to będziesz mógł wysiłek olbrzymi szybko regenerować i tak dalej. Nie, on sam musiał to dotknąć, zobaczyć i powiedzieć, oho, okej, jestem dobrze przygotowany do tego meczu. I wtedy można mu dać zadania. Wtedy możesz wymagać od zawodnika, bo wiesz, że on doskonale jest przygotowany do tego psychicznie, że wie, że będzie mógł to zrobić. Dlatego ta grupa wspomagająca pracę trenerów jest szalenie ważna, a szczególnie właśnie fizjoterapeuci. A jak rozładowywaliście napięcia w zespołach? No bo obaj pracowaliście z grupami mężczyzn w długim takim okresie. Jaki mieliście taki swój trik, sposób na to, żeby trochę to napięcie z nich schodziło? No ale tu złego słowa pan użył. W relacji trener-zawodnik nie ma trików. To jest tylko pełne zaufanie i tylko prawdziwość pracy. Tu nie można nikogo w niczym oszukać, bo raz oszukasz i skończyło się. Już ci nikt później nie uwierzy. Dlatego to wszystko musi się opierać na konkretach. Na tym, że pokazujesz na ekranie coś, co jest do zrobienia. Ja miałem na przykład dwie odprawy. Jedna, co zrobić, żeby nie przegrać meczu. I pokazywaliśmy najlepsze elementy, które ma przeciwnik, jak się temu przeciwstawić, jak zrobimy te wszystkie rzeczy, to nie przegramy tego meczu. A druga odprawa była, co zrobić, żeby wygrać mecz. Czyli to, co przeciwnik miał najsłabszego i trzeba te elementy w czasie meczu wykorzystać. A więc te odprawy dają każdemu, który to ogląda i bierze w tym udział, pewność, że możemy to zrobić. Rzeczywiście ten przeciwnik jest do ogrania. Czy to będzie Francja, czy to będzie Holandia, czy to będzie Norwegia, czy to będzie obojętnie kto. Ukraina na Ukrainie, prawda? Z Szewczenko, z Rebrowem i z wieloma innymi będą do ogrania, bo zrobimy to i wygramy. I wygraliśmy. No i właśnie o to chodzi. Bo za tym wszystkim, jeśli to wszystko, co trener przekazuje zawodnikowi, zawodnik wierzy w trenera, bo ta współpraca musi być na 100% zaufania się odbywać. Jeśli to wykona i wygra, to później już jesteś wygrany. To już potem rzeczywiście ten zawodnik zrobi wszystko w następnych meczach, co będzie miał zaordynowane. I dlatego Polo miał tak wielkie sukcesy, bo tak jak mówię, współpracował z ludźmi, którzy mocno go wspierali i wszyscy mówili tym samym językiem. I ja też miałem cały sztab ludzi, który współpracował ze mną i też wszyscy mówiliśmy dokładnie tym samym językiem. Byliśmy optymistyczni.
Nie to, że coś, bo też się czasem nie układało. Bramkę nam strzelili, coś się stało w czasie meczu. W Norwegii przeżywaliśmy bardzo ciężkie chwile podczas meczu, kiedy Matyska trzeba było wynieść z boiska przy stanie 2-1. Wszedł Jurek Dudek, zrobiło się 2-2 i były ciężkie chwile. Wygraliśmy w końcu 3-2. Było wiele ciężkich momentów, czy w Armenii, kiedy się trzeba było bić na pięści. No więc to różne są momenty w pracy z zespołem, ale właśnie pełne zaufanie do szkoleniowca i do ludzi, którzy z nim współpracują, zespołu, pozwala na to, żeby te trudne momenty przezwyciężać. Dwa wątki chcielibyśmy poruszyć. Jedno to to, że też względnie szybko zakończyli panowie kariery trenerskie, bo to około 15 lat temu powiedzieliście panowie pas. Podobna droga, bo pan był też w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan panie Apoloniuszu od 2006 roku na czele Polskiego Związku Narciarskiego. Ale dlaczego tak wcześnie zawiesiliście buty i narty na kołku? Ja pierwszy. A ja... No cóż, ja myślę tak, no w ostatnim roku pracy już byliśmy po sukcesach Małysza. Zmieniła się diametralnie sytuacja, czyli popularność, rozpoznawalność, prawda. Sporo rekinów finansowych pojawiło się w okolicy. I ja straciłem kontrolę nad tym, co się dzieje poza obszarem wspólnych wyjazdów, zgrupowań, prawda. I no, pojawiły się pieniądze. Naszym opiekunem był menedżerskim, takim był wtedy Eddie Federer, Austriak, który podpisał no, korzystną dla siebie umowę z PZN-em. Wtedy jeszcze jak byłem wiceprezesem w 94-98 tamtych latach. I ta umowa dawała mu prawa do handlowania, do sprzedawania wszystkich powierzchni reklamowych, które należały do związku. A myśmy tego nawet wtedy nie wiedzieli, że to należy do związku. No, wtedy nawet nikt tych przepisów pisowskich nie czytał. Zresztą po co, jak nie było no, wyniku sportowego, czy ogólnie mówiąc zainteresowania nami, prawda? Więc myśmy szukali na wszystkie sposoby. Każdy tam jakimiś swoimi drogami docierał do różnych sponsorów, ale nikt nie był zainteresowany. Natomiast Federer, wiedząc jak to wszystko funkcjonuje, bo już od lat w tym był zaangażowany w tym temacie, no w umowie z PZN-em te prawa wszystkie zostały zapisane po jego stronie. Więc jak się pojawiły sukcesy, nagle one nabrały ogromnej wartości. Chociaż jeszcze w listopadzie, jak się z nim spotkałem przed tym turniejem, który Adam wygrał, wtedy jeszcze nie było wiadomo, ale że on taki dobry może być, prawda? To on powiedział, poprosił mnie, żebym do niego przyjechał. Pojechałem do niego, tam obok Bischofshofen on mieszkał. Spotkaliśmy się w restauracji i mówi, wiesz co, przepraszam cię, ale do końca grudnia wam zostawię te samochody, bo dwa Passaty kombi mieliśmy wtedy. To była kapitalna sytuacja, że je w ogóle mieliśmy. I mówi, bo nie ma wyników, ja zaczynam do tego dopłacać, więc muszę już zakończyć tą przygodę. No ale ja mówię, poczekaj jeszcze, słuchaj, co my zrobimy? Ja tam od niego wyjeżdżałem z takim poczuciem rany boskie. No dobra, no w grudniu jeszcze zajedziemy na ten turniej, ale jak my wrócimy, jak my musimy te samochody oddać, prawda? To były nasze dylematy wtedy. I przekonałem go, żeby nam przynajmniej do końca sezonu te samochody zostawił. No i mówi, tak dość łaskawie się zgodził. No i wtedy przyszedł ten grudzień, prawda? Jak on przyjechał, jeszcze wstąpiliśmy, wracając z San Moritz do Ramsau. I on zobaczył dwa skoki, a on już od Goldbergera wiedział, w jakiej dyspozycji jest Małysz, bo Goldberger był jego zawodnikiem również, którego prowadził menedżersko. To Goldberger już dzwonił. I już mu powiedział, to jest ten, który wygra turniej 400, czyli nam się to jeszcze nie przebijało, a on już wiedział. Więc przyjechał od razu z umową z Red Bulla i tam na skoczni podpisaliśmy tą umowę, bo myśmy się zbierali, jechali na te święta do Polski, prawda. A potem podczas konkursu w Innsbrucku, który Adam wygrał, to jak zbiegałem w dół do telewizji na krótki wywiad, to po drodze właśnie natknąłem się na Federera, który stał z Matyszycem i z Losem, ten sponsorem takim, który tam austriackim, którego mieliśmy. No i nagle Federer klęknął i ucałował mnie w rękawice, prawda. No,
Ja myślę, co jest, nie? No, ale tam oczywiście śmiech, żarty. W pewnym momencie Federer wyciąga umowę, którą podpisał parę dni wcześniej w Ramsau, tą Adama Małysza, i Matyszycowi podar i rzucił pod nogi. A Matyszyc się śmiał, bo mówi, no oczywiście teraz to już musi być znowu inna umowa, zupełnie inna umowa. Także tak, w takiej sytuacji byliśmy, jak to nam się wszystko zaczynało. A panie trenerze, bo Wisła Kraków i później jeszcze Puchar Cypru i na tym tak naprawdę był koniec. Nie kusiło, żeby wrócić na ławkę trenerską. Chyba też w 2012 roku był nawet taki moment, gdzie była pana kandydatura też rozważana na stanowisko właśnie trenera. Znów gdzieś te drogi z Franciszkiem Smudą się gdzieś tam przecinały. Czy to prawda, czy to trochę gdzieś tam wymysłem? W 12 nie. Ja miałem, tak jak tutaj pan powiedział, jeszcze Wisła Kraków, gdzie mieliśmy awansować do grupy Ligi Mistrzów, nie udało się. Później bezpośrednio po Wiśle był Apoel Nikozja, z którym zdobyłem Puchar Cypru rzeczywiście. Potem niestety były już sprawy rodzinne, musiałem wrócić do Polski i nie mogłem podpisać następnego kontraktu na Cyprze i to spowodowało taką przerwę zawodową, bo musiałem uporządkować swoje sprawy rodzinne, odeszli moi rodzice i wiele rzeczy trzeba było uporządkować. W związku z tym była krótka przerwa, a po tej przerwie właściwie miałem propozycję tylko ze wschodu i trzeba by jechać gdzieś tam daleko na wschód. Ale mnie to nie interesowało zupełnie. Nawet z Kataru miałem propozycję, pytałem też jednego z naszych reprezentantów, który grał w Katarze, jak to wygląda. I on tylko powiedział, że cały czas trzeba żyć w air condition, co mnie zupełnie nie odpowiada. Więc też zrezygnowałem z tego, a z Polski nie miałem właściwie żadnej poważnej propozycji, nad którą warto byłoby się zastanowić. W związku z tym przyjąłem dalej propozycję UEFA, żeby pracować dla UEFA Technical Team i do dnia dzisiejszego właściwie to jest cały czas aktualne. A trener Zainer miał taką jakąś egzotyczną propozycję, czy nie? Nie miałem, ale w zasadzie tylko dokończę odpowiedź na pytanie, bo w sumie to się tam, że tak powiem, rozgadałem. Ale generalnie już w tym piątym roku pracy zaczynało się to wszystko rozszczelniać. Ja już widziałem, że zawodnicy już milkną, jak się zbliżam, prawda, już przeprowadziłem taką jedną rozmowę w lutym, kiedy Adam poprosił mnie o rozmowę i powiedział, że tak widzi, że coś się zatarło, wtedy już profesor Żołądź i Blecharz też odchodzili, to się po prostu nam rozpadało jak gdyby. I w takiej sytuacji ja już zaczynałem wyczuwać atmosferę takiego, że traci się wiara w to, że możemy znowu pójść dalej. I rzeczywiście to były tak potężne rzeczy się działy, że no, pewno ja nad tym kontrolę traciłem, prawda? A zawodnicy już widzieli, te różne podszepty tam działały i tak dalej. No w każdym razie widzieli inne rozwiązania. Już kolejny trener, który ich poprowadzi do kolejnych, dalszych sukcesów. Ja to mówię całkiem szczerze i wtedy ustaliłem z Adamem, Adam, dokończymy ten sezon. Ja kończę i zwalniam, że tak powiem, tutaj drogę nie będę się starał jakoś tutaj na siłę zatrzymywać. Zresztą tak powinien postąpić każdy trener, jeżeli widzi, że nie może, no nie ma już wpływu na zjawisko, które się zaczyna toczyć, prawda? I wtedy czasem można się uratować, jeszcze rok pociągnąć czy pół roku, ale to już nie ma sensu, bo z tego już chleba nie będzie. Także ja bardzo, że tak powiem, przyjąłem to do wiadomości i tą przygodę zacząłem się już szykować do odejścia. Zresztą tak się skończyło podczas ostatniego konkursu w Holmenkollen w Oslo. Już zasygnalizowałem w wywiadzie, że będę składał rezygnację, bo i otworzę drogę do dalszego rozwoju, być może z kolejnym trenerem, ale wtedy to już był tak silny zespół i Adam Mały, że była pewność, że następny trener, który przyjdzie po mnie, że to już będzie uznany dobry trener, prawda? Bo już trener, który przyjdzie do zawodników, którzy odnoszą sukcesy. Także całkiem dla mnie naturalnie się to wszystko zakończyło i tak do tego też podszedłem. To na zakończenie naszego świątecznego spotkania. Za chwilę też jeszcze oczywiście będziemy życzyć spokojnych, zdrowych świąt dla naszych słuchaczy. To
panie trenerze, pewnie w święta był za Poloniuszem Tainerem gdzieś tam myślami ze względu na to, że przecież skoki zaraz, turniej czterech skoczni, a wtedy piłka nożna odpoczywała. Więc jeszcze tak słówko o tych świętach, to chyba no, więcej Jadzi, spokoju. Najlepiej było u pani Jadzi tam u ciebie wtedy, jak gdyśmy odwiedzili pewne miejsce, która pięknie śpiewa, również kolędy. Także jest takie miejsce, Polo ma tajne swoje miejsce, gdzie spotkania są fantastyczne, a rzeczywiście osoba, która tam zagospodarowuje gości w tym miejscu, jest nie do przebicia. Także super, super było zawsze. Czy to jest to słynne miejsce, gdzie są te ciastka ze skoczkiem latającym? Czy nie? Nie. To jest cukiernia, natomiast tu... No, mogę powiedzieć, że to miejsce jest związane z olimpijczykiem, kombinatorem norweskim kapitalnym Jankiem Legierskim. Także u olimpijczyka ta atmosfera tam w tej kaczmie zawsze jest nadzwyczajna. Super. I miodula tak samo nie do przebicia. Także kto jeszcze nie był, od razu polecam. Panowie, to dwa pytania właściwie zadamy jeszcze na koniec o waszą ulubioną albo świąteczną piosenkę, albo kolędę, to raz. I od tego zaczniemy, a potem jeszcze dokończymy. No, cicha noc, bo od tego zawsze się zaczyna wszystko i obojętnie, czy jesteśmy w kościele, czy jesteśmy w domu, to ta cicha noc rozpoczyna wszystko, co rodzinnie mamy na ten wieczór specjalny przygotowane. I myślę, że ta cicha noc w domu każdego z Polaków no, jest taką kolędą chyba najbardziej ukochaną. A mnie tak jak się rzuciła nawet nie kolęda, tylko ojcowski dom. Wypuścimy. Też puścimy związany. I jeszcze spytam panów o jedno, bo pamiętam jak rozmawiałem i z profesorem Blecharzem, i z profesorem Żołądziem, oni wspominali różne historie z tamtego szalonego czasu, z tego przełomu wieków, jak na przykład zostaliście na pół godziny zatrzymani na granicy niemal, bo nie mogliście do kraju wrócić, bo wszyscy chcieli sobie z wami robić zdjęcia, albo jak Adam Małysz gdzieś wybiegał w spale do lasu i tam lała jakaś babcia z wrażenia na jego widok, albo jak bodaj profesor Żołądź, albo profesor Blecharz, już nie pamiętam, mieli takie wspomnienie, że nie płacili za taksówkę. To zastanawiam się, czy wy mieliście taki kupon od popularności, dodatkowy jakiś bonus, że na przykład właśnie nie płaciliście za taksówkę albo potraktowali was w restauracjach po królewsku. Ja miałem jeden bonus, rzeczywiście. Pędziliśmy bardzo szybko do Łodzi. Razem z moim asystentem, współpracownikiem Władziem Żmudą, pędziliśmy służbowym samochodem i jechałem za szybko, to fakt. W tamtych czasach może troszkę liberalniej to było, to wyglądało przed 20 laty, ale spieszyło nam się bardzo. I nagle wyskakuje z krzaków policjant, zatrzymuje, my oczywiście szybko jadąc, stanęliśmy dalej, musiałem cofnąć. I mówię, Władziu, co robimy? A Władziu mówi, no zobaczymy. No. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. No i podchodzi policjant, patrzy na nas, patrzy i mówi, po chwili mówi tak. Jechaliście bardzo szybko, ale jedźcie sobie dalej w nagrodę za to, że nie powołaliście jednego z piłkarzy, którego ten policjant strasznie nie lubił. I w nagrodę za to darował nam i puścił nas dalej. Także... Co to za piłkarz? A, tego nie powiem. Tego nie powiem, bo jest to bardzo fajny piłkarz. On nie był powołany na któryś tam z meczów, ale potem znowu był powołany. Także nie będę do tego wracał, ale na pewno policjant miał do niego jakiś uraz. Tak jak nasi kibice oczywiście mają swoich faworytów, mają tych, których mniej lubią i potem selekcjoner musi z tego wszystkiego sam wybierać i nie słuchać tych wszystkich podszeptów, które są na boku. Ale ten policjant zdecydowanie był przeciwny jednemu z piłkarzy i puścił nas wtedy bez żadnego mandatu. Panie prezesie? A ja to może takie sytuacje też się zdarzały. To już teraz się nie zdarza niestety, ale zdarzały się. Natomiast chcę krótko opowiedzieć o czymś innym. Kiedyś po narty jeździliśmy sami, trenerzy. Po prostu człowiek wsiadał w samochód, jechał do Elana czy do Fischera i przywoził narty, prawda? I na ten turniej, na którym Adam wygrał pierwszy, w listopadzie jechałem po narty do Elana, wracam i na granicy austriacko-słowackiej zatrzymali mnie celnicy.
Jeden z celników zauważył, że wiozę jakiś pokrowiec, kazał otworzyć, tam były nowe narty, bez wiązań jeszcze, prawda? I mówię, a to tu na boczek, nie? No i zaczęły się negocjacje, które trwały 3 godziny. Zaczęło się od 100 szylingów, które ja zaproponowałem, ale nie poszło. Za godzinę już było 200, prawda? Które ja zaproponowałem, nie. Za kolejną godzinę było 300, a on widział, że portal miał chyba z 800 szylingów wtedy. Już nawet nie pamiętam, ile to jest. Nie było to tak dużo, ale dla nas bardzo dużo. I w końcu po 3 godzinach, jak już mu wyciągnąłem 500 szylingów, to mówi jedź, prawda? I na tych nartach potem Małysz wygrał ten turniej 4 skoczni. Zwróciłeś się. Ale to się, po prostu opłacało, ale trzeba było niestety, tego się nie dało rozliczyć. Ale upomniał się pan do Adama Małysza o te 500 szylingów, czy nie trzeba było? Nie trzeba było. Zdrowych, wesołych, przyjemnych świąt w tym jakże cudownym gronie. Apoloniusz Steiner, Jerzy Engel, dziękujemy za to spotkanie. A kłaniają się nisko Andrzej Grabowski i Mateusz Ligenza. Wesołych świąt. Wesołych świąt.